dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Żebyśmy tak bardzo rodzinnie przeżywali ten sakrament, bo tutaj ma miejsce. Jest wszyscy coś bardzo blisko, każdy już uczynił znak krzyża na czole Kazimierza. Za chwilę będziemy też, tłumacząc ten rytm, w jaki sposób nie tylko towarzyszyli mamie i tacie i Kazikowi, ale przede wszystkim też próbujmy odnowić swój sakrament i umocnić się w tym sakramencie, abyśmy byli dobrymi świadkami wszędzie tam, gdzie nas Pan Jezus posyła. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Dziecko, Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła Świętego. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Chryste, wysłuchaj nas. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzciciel, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Teraz, jak powiem święty, to chwila ciszy, żeby każdy mógł swojego patrona przywołać po pamięci i aby też wszyscy święci, nasi patronowie, byli obecni w tym. Wszystko przetrzyma. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy ciało i krew Twojego Syna. Spraw, abyśmy wzrastali w jedności Ducha Świętego i bratniej wspólnocie i przez czynną miłość osiągnęli pełne podobieństwo do Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. To nie jest płacz, tylko to jest kolejny sygnał, że teraz chcemy, aby Kazik został kierowany na sobie. Jeżeli tu w sanktuarium u Matki Bożej jest to Kazik Świętego,
To naszym zwyczajem, każdy z nas to w czwartek, też chce być ofiarowany Matce Bożej. Może jakby mamy ostatnio tutaj, podeszli bliżej, jeszcze stopień wyżej, o, pięknie, chrzestny za nimi, to będzie tak bardzo ładnie też. I chcemy Maryi właśnie ofiarować Kazika, prosić, aby Matka Boża odejmowała w jego sprawach, aby błogosławiła, prosiła zawsze łaskę zdrowia i tak jak to się mówi, żeby zawsze was radował i wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i ludzi. Tego życzymy i o to też modlimy się. I w tych intencjach Ciebie, Kaziku, polecam Matce Bożej. O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce i całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen. Może w tym miejscu przyniesie Boże błogosławieństwo, jest taka dłuższa formuła, chcę ją dzielić. Życzę, aby było to radością dla Was, żebyście mogli wzrastać razem z Kazikiem, pielęgnując, opiekując się nim i aby nie był sam. Wszystkim zebranym za modlitwę, za uczestnictwo też bardzo dziękuję. I prośmy teraz dobrego Boga, żeby nam wszystkim błogosławił, ale szczególnie Kazikowi, rodzicom i chrzestnym. Pan z wami. I z duchem twoim. Pan Bóg Wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka, Kazika. I tak jak teraz dziękuję ona Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swojemu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, dawca wszystkiego dobrego, który odrodził nas z wody Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Przedstawicielce Matki Bożej, Królowej tego miejsca i świętego Kazimierza, Patrona, niech błogosławi, strzeże i zawsze zachowuje w takiej radości nadziei Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Iście w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Cieszę się, dziękuję, dziękuję. Fajnie, super. To już koniec, Kasiu. Bardzo dziękuję za Twoje grzeczne. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, Święta Dziewico.